Siostry i bracia w Chrystusie, panie i panowie, zapraszam na pokład. Udamy się dzisiaj na krótki rejs. Dlaczego, zapytacie? To z powodu wersetu z Księgi Psalmów, jaki mamy przeznaczony na dzisiaj z Biblią na co dzień. W psalmie 14, wersecie 2 czytamy: Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto szuka Boga. I na pewno zauważyliście, że nie ma tutaj żadnego motywu marynistycznego, ale jest motyw mądrości. Czy jest kto rozumny? I to pytanie jest kontrapunktem do słów poprzedzającego wersetu, rozpoczynającego się od stwierdzenia: rzekł głupiec w sercu swoim, nie ma Boga. Jeśli ktoś teraz zakrzyknął szachmat ateistą, to niech się wstrzyma i rozejrzy dookoła, na współpasażerów rejsu, bo nie jesteśmy byle gdzie. Statek głupców albo statek szaleńców. Na te dwa sposoby bywa tłumaczony poemat Sebastiana Branta, opublikowany w 1494 roku, nieco więcej niż 20 lat przed reformacją. Na podstawie tego poematu Hieronim Bosch stworzył obraz o tym samym tytule. Polecam, by go sobie znaleźć w internecie i spojrzeć, kto jest na pokładzie. Brandt w swoim poemacie przedstawia ponad setkę postaci, różnych głupców. Bosch ze zrozumiałych względów nieco mniej. I każdy symbolizuje jakąś wadę. Autor poematu pierwszy rozdział poświęca sobie, głupcowi, bibliomanowi, który coraz więcej ksiąg posiada, a coraz mniej z nich rozumie. Kolejne przywary to skąpstwo, przekupność, pijaństwo, rozwiązłość, ale jest też miejsce i na złych badaczy pisma, czy na bezecny kler. Podobnie jest w psalmie. Głupi, który mówi, że Boga nie ma. To nie ktoś, kto wątpi w jego istnienie, ale ten, który żyje, jakby Boga nie było i wykorzystuje słabszych. W 6 wersecie tego psalmu czytamy: Chcieliście zniweczyć zamiary biedaka, lecz Pan jest jego ucieczką. I te słowa to ostrzeżenie. Słowa poematu zilustrowane na obrazie Boscha były też takim ostrzeżeniem. Michel Foucault napisał o motywie statku głupców. Łódź ta symbolizuje wszystek niepokój, jaki wezbrał znienacka na horyzoncie Europy w późnym średniowieczu. Z naszej łodzi głupców rozpościera się świat późnej nowoczesności, tak samo pełen niepokoju. I najłatwiej w tej sytuacji znaleźć jednego winnego, tą czy inną grupę ludzi, młodych albo starych, kobiety albo gejów, ateistów albo wierzących, i pokazać palcem. A statek głupców dalej płynie. Co zrobić, żeby zakończyć ten rejs? Jako chrześcijanie wierzymy, że odpowiedź jest jedna i wybrzmiewa między innymi w 2 wersecie z Biblią na co dzień przeznaczonym na dzisiaj. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, trzeba iść drogą chrześcijanina, a to droga ciągłego uczenia się. Nie w sensie zdobywania wiedzy, ale uczenia się, jak kochać na nowo, każdego dnia. Jak widzieć człowieka w innym, jak poskramiać własny strach, jak walczyć z egoizmem, jak nie wyzyskiwać słabszego, biedaka, chorego, uchodźcy, jak wyciągnąć rękę. To nie jest łatwe, ale jeżeli chcemy zejść z pokładu statku głupców, to innej drogi nie mamy. Powodzenia w kroczeniu tą drogą. Dla ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. Zostańcie z Bogiem.